witaj, z tej strony Mikołaj Lech. W jednym z moich ostatnich nagrań mówiłem, jakie rozwiązania, jakie wynalazki kwalifikują się w ogóle do ochrony patentowej. Zachęcam Cię do obejrzenia tamtego filmu w pierwszej kolejności, bo łatwiej będzie Ci zrozumieć to, co za chwilę będę tutaj mówił. W takim może telegraficznym skrócie powiem jedynie, że wynalazek, aby mógł być po prostu opatentowany, no to po pierwsze musi rozwiązywać jakiś określony problem techniczny. Przykładowo to może być system poprawiający bezpieczeństwo jazdy samochodem osobowym. Problemem są wypadki. Nasze rozwiązanie według tego wynalazku po prostu zmniejszy ich ilość. Po drugie, wynalazek musi mieć charakter techniczny, czyli musi oddziaływać bezpośrednio na materię. I tak na przykładzie smartfonu, jego software nie ma charakteru technicznego, ale już hardware, czyli procesor, obudowa szybka, jak najbardziej tak. Poza tym wynalazek w dacie zgłoszenia musi być nowy, posiadać poziom wynalazczy oraz nadawać się do jego przemysłowego stosowania. Musisz pamiętać o tym, że ekspert z tego urzędu patentowego będzie sprawdzał, czy zgłoszone przez Ciebie rozwiązanie spełnia łącznie te wszystkie wymogi. Co jednak ważne, przepisy wyraźnie wymieniają również szereg rozwiązań, które nie są wynalazkami oraz takie, które choć wynalazkami są, to nie da się ich opatentować. Szczegółową listę takich wyłączeń znajdziesz w artykule 28 i 29 ustawy Prawo własności przemysłowej. Ja tutaj punkt po punkcie wszystko za chwilę omówię. Zacznę może od tego, że jeżeli jakiś naukowiec odkryje występujące w przyrodzie zjawisko fizyczne, chemiczne czy biologiczne, to nie może go patentować. Przykładowo w pewnym momencie odkryto, że niektóre szczepy bakterii żywią się substancjami, które dla nas ludzi są szkodliwe. I teraz samej bakterii pochłaniającej brud nie opatentujemy. Nie ma jednak przeszkód, aby opatentować sposób biologicznego oczyszczania ścieków z wykorzystaniem właśnie takiej odkrytej bakterii. Przykładem może być polski patent na sposób biologicznego oczyszczania ścieków. Po drugie, zdolności patentowej na pewno nie mają teorie naukowe i metody matematyczne. Chodzi o to, że taka czysta teoria, teoria, która objaśnia jakieś zjawisko, nie ma charakteru technicznego. Tym samym Albert Einstein nie byłby w stanie opatentować swojej sławnej teorii względności. A swoją drogą nie wiem, czy wiesz, że Einstein przez naprawdę wiele lat pracował w szwajcarskim urzędzie patentowym jako ekspert. No i tacy sami eksperci pracują również w polskim urzędzie patentowym i oceniają, czy dane rozwiązanie kwalifikuje się do tej ochrony patentowej, czy też nie. Co ciekawe, wyniki badań w postaci odkryć i teorii naukowych są wyłączone z ochrony również w prawie autorskim. Wyniki twórczości takich osób mogą być za to objęte ochroną jako dobra osobiste. Jeżeli chodzi o metody matematyczne, to co do zasady mają one charakter abstrakcyjny i są oderwane od cech konkretnych przedmiotów. Metodom matematycznym, podobnie jak tym teoriom naukowym, po prostu brakuje technicznego charakteru. No i przykładowo Europejski Urząd Patentowy odmówił swego czasu udzielenia patentu na pewną metodę szyfrowania, deszyfrowania i teoretycznie można jednak opatentować urządzenie, które niejako ucieleśnia w sobie konkretną metodę matematyczną. Jeżeli chodzi o punkt numer 3, to nie opatentujemy wytworu, którego jedyną cechą jest charakterystyczny wygląd. Jak pamiętasz na początku, mówiłem, że wynalazek musi rozwiązywać jakiś problem techniczny. Atrakcyjny design nie rozwiązuje żadnego problemu. Oczywiście mówi się, że brzydota sprzedaje się gorzej, ale jeżeli ktoś chciałby chronić elementy estetyczne swojego produktu, to może to zrobić poprzez rejestrację wzoru przemysłowego. Co jednak ciekawe, może dojść do takiej sytuacji, że zdolność patentową ma rozwiązanie, które z jednej strony rozwiązuje jakiś problem techniczny, ale równocześnie posiada również walory estetyczne. W takim jednak przypadku cechy estetyczne wytworu nie są objęte tą ochroną patentową. To właśnie wyraźne wyłączenie wyznacza taką linię demarkacyjną pomiędzy wzorami przemysłowymi a wynalazkami. Zdarza się bowiem tak, że czasami ten sam przedmiot, na przykład fantazyjne krzesło, może być chronione przestrzennym znakiem towarowym, prawem autorskim czy jako wzór przemysłowy. Z wynalazkami jest to po prostu niemożliwe. Przykładem może być tkanina, której specjalna struktura sprawia, że materiał jest bardziej odporny na uszkodzenia. Finalne sploty mogą być również atrakcyjne wizualnie. No i w takim przypadku strukturę tkaniny można próbować opatentować, a jej wygląd po prostu chronimy wzorem przemysłowym. Jeżeli chodzi o punkt 4, to wyłączone z patentowania są 3 rzeczy. Po pierwsze, chodzi o wszelkie działania, których celem jest po prostu zwiększenie potencjału intelektualnego człowieka. Nie można przykładowo patentować zasady, że człowiek lepiej będzie przyswajał wiedzę, jeżeli będzie opierał się na jakichś barwnych skojarzeniach. Na tym opierają się przecież wszystkie metody szybkiej nauki. Teoretycznie można by jednak opatentować na przykład urządzenie typu SITA, które wprowadza człowieka w stan, w którym łatwiej i przyjemniej uczy się języków obcych.
sama metoda uczenia nie ma charakteru technicznego, ale jeżeli połączymy ją z jakimś urządzeniem, to można to już opatentować. Po drugie, wyłączone z patentowania są metody biznesowe. Najczęściej chodzi o różnego rodzaju formy sprzedaży. Ja już o tym na moim blogu mówiłem, ale wyobraźmy sobie, co by się stało, gdyby na przykład eBay opatentował kiedyś sprzedaż internetową w formacie aukcji. Żaden konkurencyjny serwis typu Allegro nie mógłby po prostu powstać. No i przeglądając rejestry polskiego urzędu, zauważyłem, że odmowę uzyskał internetowy system pośredniczenia w udzielaniu pożyczek finansowych, a także internetowa platforma biznesowa. No i tutaj nasunął mi się taki pomysł, że jeżeli w kontekście tego zakazu handlu w niedzielę Żabka zrealizuje swój pomysł stworzenia całkowicie samoobsługowego sklepu, no to może on mieć zdolność patentową. Wyobrażam sobie, że będzie to sieć połączonych ze sobą urządzeń, które wyłączą z całego procesu sprzedaży człowieka. No, po trzecie, wyłączone z patentowania są również gry. Chodzi tutaj o pewną abstrakcyjną operację myślową, opierającą się o ustalony zakres reguł. Coś takiego nie jest uznawane za wynalazek, ponieważ znów nie ma charakteru technicznego. I Polski Urząd Patentowy odmówił swego czasu opatentowania gry rozwijającej inteligencję finansową, Cashflow, Roberta Kiyosakiego. Możliwe jest jednak opatentowanie urządzenia wykorzystywanego do grania, typu joystick czy pad w konsolach. Z kolei wygląd gier bardzo często rejestrowany jest w formie wzorów przemysłowych. Jeżeli chodzi o punkt numer 5, to nie można opatentować rozwiązań, które łamią powszechnie uznane zasady nauki. Ekspert rozpatrujący takie zgłoszenie musi więc ocenić, czy taki wynalazek będzie w ogóle działał. Przykładowo w Polsce zgłoszono kiedyś do opatentowania środek chroniący przed szkodliwym promieniowaniem geopatycznym. Był to produkt materialny, więc zdecydowanie posiadał charakter techniczny. Problem w tym, że skuteczność działania tego wynalazku oceniano przy pomocy różdżki i takiego wahadełka. No i Urząd Patentowy uznał, że oba te przyrządy działają na skutek oddziaływania człowieka, a nie zewnętrznych zjawisk przyrodniczych. Kolegium orzekające stwierdziło więc, że tak niewiarygodne przyrządy nie mogą dawać wiarygodnych pomiarów. Patent więc nie został przyznany. Interesującą kategorię rozwiązań, które nie mają zdolności patentowej, to perpetuum mobile. Są to urządzenia, które ponoć wytwarzają tyle samo lub nawet więcej energii niż same zużywają. To sprawia, że mogą działać teoretycznie w nieskończoność. Na przestrzeni setek lat wielu sławnych wynalazców podejmowało się próby skonstruowania takich maszyn, w tym sam Leonardo da Vinci. Problem w tym, że maszyna, która nie potrzebuje dopływu energii, aby działać, po prostu łamie podstawowe prawa fizyki. Co ciekawe, na portalu YouTube po wpisaniu frazy perpetuum mobile możesz zobaczyć wiele urządzeń, które wydawać by się mogło raz puszczone w ruch, działają bez żadnej dodatkowej siły z zewnątrz. W Polskim Urzędzie Patentowym nie opatentujemy również programu komputerowego czy aplikacji mobilnej. No i to jest dość kontrowersyjny temat, bo przecież na naszych oczach największy postęp, mam wrażenie, dokonuje się właśnie w tym świecie cyfrowym. Pomimo tego eksperci przyjmują, że czysty software, czyli ten kod, który jest niejako zawieszony w próżni, nie ma charakteru technicznego. Software nie należy do żadnej dziedziny techniki, więc przez prawo nie jest w ogóle uznawany za wynalazek. Tylko że tutaj pojawia się pewien problem interpretacyjny, bo software zawsze jest zapisany na jakimś nośniku. Czy to na płycie CD, czy też częściej na dysku komputera, czy naszego telefonu. I te elementy bez wątpienia mają już charakter techniczny. Nasuwa się więc takie pytanie, czy wystarczy program zapisać na nośniku, aby dało się go opatentować? No, to zależy od okoliczności danej sprawy. Są co prawda patentowane tak zwane wynalazki, które są wspomagane komputerowo, czyli połączenie hardware'u z software'em. Jak powiedział w jednym z wyroków sąd, rozwiązanie jest patentowalnym wynalazkiem, o ile w obszarze technicznym, czyli tego fizycznego urządzenia, jest jakiś nowy i nieoczywisty element. Jeżeli wkład wynalazczy leży wyłącznie w obszarze nietechnicznym, czyli tym software'ze, no to rozwiązanie należy uznać za niepatentowalne. Czyli zapisanego na płycie CD programu komputerowego nie da się opatentować, bo ten nośnik jest po prostu od lat znany na rynku. Zdolność patentową ma jednak innowacyjna maszyna, która aby działać potrzebuje oprogramowania. I profesor Michał Duval podał kiedyś świetny przykład, że nie da się opatentować programu sterującego przeciwpoślizgowym systemem hamulcowym ABS. Patentowalny jest natomiast sposób hamowania, którego ten program komputerowy może być po prostu nieodłączną częścią. W takim jednak przypadku należy pamiętać o tym, że ochronie podlega całe rozwiązanie, a nie sam software. Programy komputerowe chronione są w swoich twórczych elementach po prostu prawem autorskim. I szczegółowo omówiłem to w artykule, do którego link właśnie powinien Ci się teraz wyświetlić. Jeżeli chodzi o punkt numer 7, to wyłączone z możliwości patentowania są również sposoby przedstawiania informacji. Znów chodzi o to, że sama treść informacji, podobnie jak czysty software, nie ma tego charakteru technicznego. Ochronie może jednak podlegać forma przedstawienia informacji, na przykład jakiś specyficzny nośnik. I tutaj przykładowo Europejski Urząd Patentowy nie zgodził się na opatentowanie rozwiązania, które dotyczyło sposobu nauki gry na instrumencie.
Ten pomysł polegał na tym, że na klawiszach urządzenia umieszczone były liczby odpowiadające nutom. Uznano, że ten pomysł był zdefiniowany przez treść, a nie formę. Uznano z kolei, że da się opatentować płytę gramofonową o szczególnej postaci rowków, która umożliwiała rejestrowanie dźwięku w stereo. No i tak podsumowując, te wszystkie 7 kategorii rozwiązań, które właśnie omówiłem, nie mieszczą się one w definicji wynalazku. Po prostu brakuje im technicznego charakteru. A skoro nie są wynalazkami, no to naturalnie nie można ich opatentować. Przepisy wymieniają dodatkowo również rozwiązania, które co prawda wynalazkami są, no ale niestety prawo, niestety, wyłącza możliwość ich opatentowania. Uzasadnia się to tym, że jest to potrzebne w celu ochrony interesu publicznego. Do tej kategorii wyłącznie należą wynalazki, których wykorzystanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym bądź dobrymi obyczajami. Problem w tym, że te dwa pojęcia są nieostre i to daje duże pole do interpretacji. Dobrze to widać na przykładzie chociażby znaków towarowych. Przepisy również wyłączają możliwość rejestrowania oznaczeń naruszających ten porządek publiczny oraz dobre obyczaje. Tylko jak możesz zobaczyć w artykule, do którego link właśnie powinien ci się wyświetlić, urzędy patentowe na całym świecie bardzo różnie do tego w praktyce podchodzą. Polski jest bardzo restrykcyjny i odmówił zastrzeżenia znaków pożar w burdelu czy dupeczka. Z drugiej strony urzędy krajów zachodnich przyznały ochronę na takie wulgaryzmy, że wolałbym tutaj ich nie cytować. Jako ciekawostkę wskażę może jedynie znak towarowy Rasta Baby, który otrzymał ochronę w krajach Beneluxu. W Polsce wizerunek dziecka pod wpływem narkotyków absolutnie nie miałby najmniejszych szans na ochronę. Wracając jednak do tych wynalazków. Porządek publiczny można rozumieć jako wszelkie zasady prawne potrzebne do funkcjonowania na przykład demokratycznego państwa prawa. Patentu nie uzyska więc z pewnością urządzenie ułatwiające na przykład zażywanie narkotyków. Byłoby to przecież zachęta do łamania prawa. Na ochronę nie ma co liczyć również wynalazek służący do tortur czy konstruowania miny przeciwpiechotnej. Tego typu broń jest zakazana konwencjami międzynarodowymi. Z drugiej strony w literaturze naukowej podaje się przykład również wynalazku, który chroni samochód poprzez zabicie na przykład złodzieja. To też narusza dobre obyczaje. Tak jak mówiłem, nie patentuje się tych wynalazków, które naruszają dobre obyczaje, przy czym te dobre obyczaje stanowią pewien zbiór reguł, z którymi identyfikuje się dana społeczność. To takie przekonanie, że pewne rodzaje zachowań są dobre, a inne złe. No i to wszystko wywodzi się z przyjętych w danym społeczeństwie po prostu norm moralnych. Na pewno sprzeczne z tymi zasadami moralnymi będzie sposób klonowania ludzi czy sposoby hodowli zwierząt, które wywołują duże cierpienie tych zwierząt. Przykładowo w Chinach z niedźwiedziej żółci produkuje się leki. Sam proces jest jednak bardzo brutalny dla tego zwierzęcia. Niedźwiedź jest zamykany w klatce i nacina mu się podbrzusze, przez które wkłada się dren. Później przez ten dren żółć spływa do pojemnika. No i tego typu rozwiązania z pewnością nie dałoby się opatentować, ponieważ wiąże się to z naprawdę dużą krzywdą tego zwierzęcia. Tutaj jednak sprawa jest dużo bardziej skomplikowana. Okazuje się bowiem, że cierpienie zwierzęcia nie jest jeszcze uznawane za sprzeczne z moralnością. Należy ocenić, jakie społeczność będzie miała z tego zyski. I do takich wniosków udało się dojść przy próbie opatentowania tzw. myszy harwardzkiej. Do Europejskiego Urzędu Patentowego złożono wniosek o udzielenie patentu na genetycznie zmodyfikowaną mysz, no, która była po prostu podatna na różnego rodzaju choroby nowotworowe. No, te pechowe zwierzęta miały być później wykorzystywane do badań nad metodami leczenia nowotworów. I urząd, widząc potencjalne duże korzyści dla ludzkości, patent przyznał. Wydał jednak decyzję negatywną w podobnej sprawie, na której celem było badanie zjawisk łysienia. Co ciekawe, zakaz patentowania wynalazków, które naruszają porządek publiczny i dobre obyczaje, nie będzie obowiązywał, jeżeli takie rozwiązanie może mieć również całkowicie etyczne zastosowanie. Przykładowo gazu bojowego nie opatentujemy, bo podobnie jak te miny przeciwpiechotne, jest to broń zakazana przez konwencje międzynarodowe. Jeżeli jednak taki gaz dałoby się wykorzystać na przykład do skutecznego zabijania szczurów, to jak najbardziej można go opatentować. Podobnie jak urządzenie do otwierania sejfów. Z jednej strony sejf może otworzyć złodziej, ale z drugiej również ślusarz. Przepisy wskazują również, że nie da się opatentować odmian roślin bądź rasy zwierząt oraz czysto biologicznych sposobów ich hodowli. Historycznie w Europie uznawano, że odmiany roślin nie mają technicznego charakteru. W Stanach Zjednoczonych przyjmowano z kolei, że nie można opatentować czegoś, co nie jest dziełem człowieka, a jest dziełem natury. W tym przypadku nie da się opatentować na przykład nowej odmiany róży, ale również sposobu jej hodowli, jeżeli ten nastąpił czysto biologicznymi metodami. Przy czym ten czysto biologiczny sposób hodowli to taki, który w całości składa się ze zjawisk naturalnych, jak na przykład krzyżowanie czy selekcjonowanie. Czyli jeżeli skrzyżujemy dwa psy z różnych ras, to ich potomstwa po prostu nie da się opatentować. No i na koniec punkt numer 10.
Przyjmuje się, że życie ludzkie ma szczególny status. Stąd właśnie ustalono, że niemoralne jest stawianie lekarzom czy weterynarzom barier prawnych w zakresie wykonywania ich profesji. Formalnie nie udziela się więc patentów na sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi i terapeutycznymi. Zakaz ten obejmuje również zakres diagnostyki, czyli sposobu leczenia np. złamanej nogi poprzez umieszczenie w niej śrub stabilizujących nie da się opatentować. Można jednak wnosić o ochronę na innowacyjny gips, który jest wyjątkowo lekki i wytrzymały. Idealnie więc nadaje się do usztywniania takiej kończyny. Podobnie nie da się opatentować sposobu wykonywania operacji chirurgicznych, ale już narzędzie do wykonywania takiej operacji jak najbardziej można chronić w tej formie. Czyli to wszystko, co robimy w ciele pacjenta, nie ma zdolności patentowej. Przykładowo odmówiono patentu na zabieg wstrzyknięcia środka kontrastowego do serca. Można jednak zastrzec sposób wykonywania protezy zęba. W tym konkretnym przypadku, co prawda, pomiary robi się na ciele pacjenta, ale sam implant wytwarzany jest już całkowicie na zewnątrz. Nie są wyłączone spod ochrony patentowej sposoby leczenia w zakresie tkanek oddzielonych od ciała chorego, no pod warunkiem, że później z powrotem do niego nie wracają. Czyli sposób badania pobranej krwi jest patentowalny, ale już sposób dializy nie, bo krew później wraca do ciała chorego. Przyjmuje się, że jeżeli choć jeden element sposobu terapeutycznego przebiega w ciele chorego, to nie ma on zdolności patentowej. Na koniec może dodam jedynie, że zakaz patentowania sposobów chirurgicznych i tych terapeutycznych ograniczony jest jedynie do tych celów leczniczych. Inne sposoby oddziaływania na żywe organizmy teoretycznie jak najbardziej ma zdolność patentową. Czyli podsumowując to wszystko, co do tej pory powiedziałem, aby wynalazek mógł być w ogóle opatentowany, to musi po pierwsze rozwiązywać jakiś problem techniczny, po drugie posiadać charakter techniczny, po trzecie być nowy, po czwarte posiadać poziom wynalazczy i po piąte wynalazek musi nadawać się do przemysłowego stosowania. Przepisy wskazują jednak rozwiązania, które nie uznaje się za wynalazki oraz takie, które choć wynalazkami są, to wyłączone są z możliwości patentowania. I tak za wynalazki nie uważa się po pierwsze odkryć naukowych, teorii naukowych i metod matematycznych, wytworów o charakterze jedynie estetycznym, nie da się opatentować planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej, a także gier. Nie da się opatentować wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wykazana w świetle powszechnie przyjętych zasad nauki. Nie da się opatentować programów komputerowych oraz sposobu przedstawiania informacji. Dodatkowo, choć wynalazkami są, to nie można opatentować rozwiązań, których wykorzystanie byłoby po prostu sprzeczne z porządkiem publicznym bądź tymi dobrymi obyczajami. Nie da się opatentować odmian roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologicznych sposobów ich hodowli oraz nie da się opatentować sposobu leczenia ludzi i zwierząt, a także sposobu diagnostyki. Z mojej strony to już wszystko. Przypominam, że jeżeli myślisz o tej ochronie patentowej swojego pomysłu, no to pamiętaj, że ja jestem rzecznikiem patentowym i oczywiście mogę zająć się dla Ciebie wszelkimi formalnościami. Jeżeli chciałbyś skorzystać z mojej pomocy, to po prostu się do mnie odezwij. Kontakt właśnie powinien Ci się wyświetlić. W następnych nagraniach planuję mówić, jak wygląda procedura patentowania w Polsce, Europie, w trybie międzynarodowym. Dowiesz się również, z jakimi opłatami to wszystko będzie się wiązać. Jeżeli nie chcesz przegapić tych odcinków, no to koniecznie subskrybuj ten kanał. Pamiętaj, że możesz zapisać się również na mój newsletter, a swoją drogą zachęcam Cię również do słuchania tego, co mam do powiedzenia w ramach takich audycji dźwiękowych, ponieważ prowadzę również swój autorski podcast pod tytułem Prawna Ochrona Marki. Taki podcast znajdziesz w każdej aplikacji do odsłuchiwania podcastów. Bardzo dziękuję, że zostałeś ze mną do końca. Do zobaczenia. Cześć.